Dlaczego mówimy o pisaniu ikon? Ikonę piszemy, ale jeśli ktoś powie, że maluje ikonę, czy namalował ikonę, grzechu nie popełni. Jednak lepiej się mówi, że ikonę pisze. Niektórzy mówią, że to kalka językowa. W Rosji ikonopisarz powie, ja piszę ikonu. Ponieważ w języku rosyjskim pisać oznacza i malować, i pisać. Ale ta kalka ma swoją wartość. Dlatego, że odróżnia malowanie ikon od malowania obrazów. Ikona to nie tylko dzieło sztuki. Po pierwsze, ikona to spotkanie z Panem Bogiem. Ikonopisarz, który pisze ikonę, on wcześniej musi się do tego przygotować. On pisze ją w stanie łaski uświęcającej, czyli wcześniej się musi wyspowiadać. Ikonopisarz pości w czasie pisania ikony i modli się, ponieważ pisanie ikony jest modlitwą, spotkaniem z Panem Bogiem. I w pisaniu ikony nie chodzi o to, żeby zachwycić kogoś dziełem, które się stworzyło. Dlatego ikonopisarz nie podpisuje ikony swoim nazwiskiem, tak jak malarz, który podpisuje swoje dzieło. Bo to jest efekt modlitwy. Ikona ma zapraszać do modlitwy. Niektórzy mówią, że stara tradycja, że ikonopisarz jest piątym ewangelistą, a ikona piątą Ewangelią. Bo tak jak Pismo Święte kieruje do nas słowa Boże poprzez literę, poprzez tekst, tak ikona kieruje do nas słowo Boże przez kolor. Tak jak ewangelista używa pióra i atramentu, tak ikonopisarz używa pędzla i farby. On wyraża Ewangelię już nie literą, ale kolorem, ruchem. Tak jak na tej ikonie, którą widzimy. Jest pełna kolorów. Każdy kolor coś oznacza. Każdy ruch postaci, gest, mimika twarzy, ona coś wyraża. Dlatego piszemy ikony i dlatego ikony czytamy. Tak jak czyta się Pismo Święte, jak czyta się Ewangelię. Tak jak czytamy Ewangelię, tak też czytamy i medytujemy ikonę. Czy ikona, mówią znawcy ikon, to takie okno na świat Pana Boga. Okno, przez które patrzę, aby zobaczyć życie Pana Boga. Dlaczego sarkofag ojca Papczyńskiego jest przekrzywiony?